Identyfikator podmiotu SCP-2316. Klasa podmiotu Kiter. Uwaga! Zagrożenie poznawcze. Następujący materiał zawiera obrazy i nagrania, które są nośnikami anomalnych wpływów poznawczych. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Ze względu na to konieczne jest, aby całość personelu mająca dostęp do tego dokumentu posiadała uwierzytelnioną wartość odporności poznawczej CRV nie mniejszą niż 14,5. W razie niepomyślnej autoryzacji weryfikacji CRV zachowaj spokój i nie ruszaj się. Członek personelu medycznego twojego ośrodka wkrótce do ciebie dotrze. Powtórz poniższą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu terminalu. Nie rozpoznaje ciał w wodzie. Weryfikacja zakończona. CRV użytkownika mieści się w dopuszczalnych granicach. Specjalne czynności przechowawcze. Personel fundacji pod żadnym pozorem nie może zbliżać się do SCP-2316. Obserwacja SCP-2316 może odbywać się tylko przez zdalne, sztuczne sondy wykorzystujące sprzęt do nagrania wideo i audio. Tylko osoby odpowiednio ocenione pod względem narażenia na anomalie poznawcze mogą przeglądać materiały wideo i audio SCP-2316. Jezioro, w którym znajduje się SCP-2316, zostało poddane kwarantannie i ogrodzone oraz musi być rutynowo patrolowane przez osoby, które nie były narażone na działanie SCP-2316 i nie mają uprzedniej wiedzy o jego cechach. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Osoby, które próbują obejść narzuconą kwarantannę, muszą zostać zatrzymane i przetransportowane do ośrodka 33 w celu przeprowadzenia pełnych badań z zakresu wpływu poznawczego. Osoby, które znajdują się w odległości 50 metrów od jeziora zawierającego SCP-2316, należy uznać za stracone. Powtórz następującą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu. Nie rozpoznaję ciał w wodzie. Weryfikacja zakończona. CRV użytkownika mieści się w dopuszczalnych granicach. Opis. SCP-2316 jest desygnacją anomalnego zjawiska istniejącego w jeziorze w hrabstwie. SCP-2316 manifestuje się jako grupa ludzkich zwłok dryfujących w małej grupie po powierzchni wody. Ze względu na charakter SCP-2316 nie jest pewne, ile pojedynczych zwłok znajduje się w tej grupie. Liczbę ową szacuje się na 45 ciał, jednak wszelkie rachunki wskazują, że jest ich co najmniej 20 lub więcej. Tożsamość tych zwłok to... Uwaga! Wykryto zagrożenie poznawcze. Automatyczna zmiana tekstu. Tożsamość tych zwłok pozostaje nieznana, jednak testy DNA okazały się być niejednoznaczne. Podczas gdy SCP-2316 wydaje się być pojedynczymi instancjami, istnieje teoria, że SCP-2316 może być zamiast tego istotą złożoną ze zbiorowej świadomości. Poszczególne instancje SCP-2316 nie działają samodzielnie, jednakże wydają się być w stanie działać wspólnie, jak pojedynczy byt. Poszczególne instancje SCP-2316 są nie do rozpoznania i nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Usunięto zagrożenie poznawcze. Edycja zablokowana. SCP-2316 wywołuje potężny efekt zagrożenia poznawczego, powodując, że ci, którzy widzieli SCP-2316, są świadomi pewnych cech jego natury, bądź którzy brali udział w... Usunięto zagrożenie poznawcze. Wiadomość automatyczna. Nieprawidłowe. Sądzą, że poszczególne instancje SCP-2316 to istoty ludzkie, które rozpoznają zazwyczaj z dzieciństwa.
próba wejścia w kontakt z instancjami SCP-2316 przez wejście do jeziora lub dotknięcie instancji SCP-2316 spowoduje pojawienie się innych instancji SCP-2316. Nie rozpoznajesz ciał w wodzie. Jak możesz nie rozpoznać? Dodatkowe instancje służą jedynie wzmocnieniu i zwielokrotnieniu siły zagrożenia poznawczego, nakłaniając dotknięte osoby do wejścia do jeziora. Osoby, które w ten sposób wejdą do jeziora, uznaje się za stracone i do tej pory żadna z nich nie została odzyskana. Dodatek 2316-1. Przesłuchanie. Nie chcą ci tego ujawnić, ale ja to zrobię. Błąd. Użytkownik nierozpoznany. Zaloguj się, aby otworzyć... Weryfikacja zakończona. CRV użytkownika mieści się w dopuszczalnych granicach. Pozwól mi pokazać ich twarze. Przesłuchujący dr Harrison. Przesłuchiwany. Czy kiedykolwiek czułeś się zmuszony, aby wejść do wody? Jakby coś cię wciągało. Co? Nie! Oczywiście, że nie. Nie było z nimi nic w porządku. Nie wciągnęły mnie. Zobaczyłem je w wodzie i sam podszedłem. Musiałem je zobaczyć. Chciałem usłyszeć, co mówiły. To moi przyjaciele! Kiedy wszedłeś do wody, co zobaczyłeś? Twarze moich przyjaciół. Twarze, które rozpoznałem. Niektóre nie. Ale zdawały się bardziej znajome, gdy na nie patrzyłem. Znałem je całe życie. Ale coś było z nimi nie tak. Nie tak? Jak twarz kogoś, kogo widzisz we śnie, ale nie możesz zapamiętać jej dokładnie. Coś jest nie tak. A sposób, jak mówiły, one... Mówiły? Nie, to niemożliwe. One zazwyczaj nie są... Nie poruszały ustami, jednak słyszałem je. Prosząc o pomoc. Powiedziały mi... Powiedzieli mi, kim są. Powiedzieli mi, że wiesz, kim one są, że dość ty... tego. Najwyraźniej zostałeś poddany działaniu zagrożenia poznawczego. Musimy sprowadzić ci pomoc medyczną. Agencie, jeśli mógłbyś... Zabieraj łapska! Znam wszystkich ich imiona, Harrison. Słyszałem, jak do mnie mówiły. Każdy z nich. Wystarczy, by jedna osoba je zobaczyła i powiedziała ludziom. A dowiedzą się, co próbujesz ukryć. Liceum... Uspokoić go! Klasa... Weźcie go stąd! Nafaszerujcie środkami amnezyjnymi i wyłóż ten cholerny magnetofon! Powtórz poniższą frazę powoli i wyraźnie do mikrofonu terminala. Nie rozpoznaję ciał w wodzie. Weryfikacja niepomyślna. CRV użytkownika nie mieści się w dopuszczalnych granicach. CRV użytkownika znajduje się pod wpływem aktywnego zagrożenia poznawczego. Proszę pozostać na miejscu. Członek personelu medycznego ośrodka... Będzie przy tobie niedługo. Blokada terminalu. Dodatek 2316-2. Nie masz za dużo czasu. Musisz stąd szybko uciec. Wróć do jeziora. Wejdź do wody. Spójrz w ich oczy. To twoi przyjaciele. To twoi koledzy z klasy. Jesienią 1975 roku wyjechaliście razem na to jezioro, gdy byliście jeszcze młodzi. Nie pamiętasz? Spójrz w ich oczy. Wiem, że słyszysz, jak do ciebie mówią, jak mówili do mnie. Nie pozwól sobie wmówić, że to tylko zagrożenie poznawcze. To ich wina. To oni to spowodowali. Byliśmy wszyscy niewinnymi dziećmi. Nie pamiętasz? Tobie akurat udało się uciec. Ty i ja. Reszta z nich jest na dnie tamtego jeziora. Czekając na nas, aż powrócimy do nich i będziemy znowu razem. Chcą, żebyśmy wiedzieli. Chcą, żebyśmy pamiętali. Obudź się do cholery. Przypomnij sobie jesień 75. roku, w którym skończyliśmy szkołę. Nie pozwól im sprawić, byś zapomniał. Nie słyszysz ich. Wzywają cię. Nie słyszysz ich. 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 Spójrz im w oczy. Nie słyszysz ich. Nie słyszysz ich. Nie słyszysz ich. Nie
Słyszysz. Wiem, że słyszysz. Słyszysz. Oni na ciebie czekają. Byliśmy tam z nimi.